Witam Państwa, witam Ciebie, Denis. Cześć. Postanowiłam zrobić taki program Nie upadłe gwiazdy, a upadłe anioły. To znaczy takie osoby, które są niedocenione przez, no, można powiedzieć, media, czy tam jakieś niby media, wielkie media, jak oni się to nazywają. A jesteś niezwykłym facetem, dlatego że i grasz, i śpiewasz, i występujesz w teledyskach. A jeszcze do tego jesteś stylistą, fryzjerem stylistą, Tak, więc zdarza się. masz wiele talentów, którymi mogłoby się, którymi niewiele może osób się pochwalić. To tak jak ja. Jestem i aktorką, i stylistką, i piosenkarką, i dziennikarką, I cały czas i działasz w tym kierunku. publicystką, tak, i bizneswoman, i działam w różnych kierunkach. Ale służba zdrowia też. Też, bo pracowałam w służbie zdrowia przez wiele lat i pracowałam na sali operacyjnej, także wykonałam wyjątkowe funkcje, takie, które niewiele osób może o silnych nerwach i brać udział w operacjach na sali operacyjnej. Ale nie o tym będziemy mówić. Będziemy mówić o pracy w mediach, o pracy najtrudniejszej ze względu na to, że niektóre osoby mają przerost formy nad treścią albo coś innego, po prostu uważają siebie za coś większego i wyższego, gdzie nawet nie mają startu do nas, na przykład gdzie nie mają ani talentów, ani możliwości, To prawda. ani predyspozycji, a są pchane na piedestał. No i o tym chciałabym mówić. Powiedz coś o sobie, co robisz, co robiłeś, gdzie jesteś, skąd jesteś, co skończyłeś. Ja jestem spod Poznania, w niewielkiej miejscowości ze Śremu. Pozdrawiam wszystkich ze Śremu. W Poznaniu mieszkałem Pozdrawiam. już kilka dobrych lat, chwilę mieszkałem za granicą. My się już trochę znamy z różnych takich projektów, więc już pewnie trochę wiesz. Grałem w różnych programach, serialach, gdzieś tam zacząłem pisać swoje piosenki, w końcu musiałem tego dojrzeć, bo zawsze gdzieś tam to były tylko i wyłącznie covery naszych polskich i zagranicznych artystów, ale w końcu dojrzałem do tego, żeby zacząć pisać coś swojego, coś co płynie jakby prosto ze mnie, z wnętrza wychodzi, więc tak powstał Lance Bans po prostu na początku z Julią. Tak powstają kolejne utwory, nad którymi dalej pracuję, do których dalej piszę teksty. Co jeszcze mogę powiedzieć? Oprócz tego, że rzeczywiście pracuję jako fryzjer i prowadzę swoje studio, no to cały czas No jakby właśnie. działam w tym kierunku, żeby jednak coś tam podziałać, bo można zobaczyć ostatnio chociażby w swoim teledysku Sexy Kasa, który uważam zdobył całkiem spoko I całkiem popularność, fajnie, mimo żeśmy w że tym wyszedł teledysku. wcześniej niż powinien. Tak. Poza tym, może się napijmy w ogóle, co? Za nasze spotkanie. No, no dobra, okej. No i co? I działam dalej, no. Ja tak szybko z tego świata nie zejdę, dopóki czegoś nie osiągnę. Nasze teledyski są fajne, są Ja bardzo w tym lubiane. sensie biorę jakby wszystko pod ciebie, bo w sumie ty już trochę w mediach istniejesz. No i nie odpuszczasz. Tak naprawdę teraz doszła ta muzyka i ona całkiem dalej I sporo się robimy rozwija. następny I robimy teledysk, który następny będzie teledysk, który będzie zajebisty. właśnie tak. Będzie na pewno, myślę, że fajne jest to, że w tych naszych teledyskach I bardzo odważny. Bardzo odważne są wszystkie teledyski. To trzeba jakby przyznać się Patrykowi. I to jest fajne, że jakby, co jest fajne w tych teledyskach? No nie Że Patrykowi, w ogóle Studio tak, Celebrity oczywiście, Production. całe production. No i artystom, z którymi współpracują, tak? No bo to między innymi jesteśmy my. Fajne Tak. jest to, że mi się na przykład mega podoba to, że jest początek, jest koniec, czyli że jest jakaś historia opowiadana w tych teledyskach i wiele ludzi, myślę, ją rozumie, a jest wiele ludzi, którzy nie chcą tego rozumieć, co jest to, o czym mówiłaś, czyli ten przerost nad treścią. Są ludzie, którzy nie mają talentu, siedzą w domu i tylko potrafią nas hejtować, co na przykład ja osobiście bardzo Ale to z nawet całego nie serca chodzi o do wszystkich hejtowanie ludzi, dziękuję. tylko o hejtowanie mediów, którzy nie wiedzą, jaka praca została zrobiona w tym teledysku i dlatego, że tego nie mają albo nie zrobili, po prostu z zazdrości No ale hejtują. Czy tak, Julię, czy mnie, czy ciebie, no czy tak. kogoś, no wszystkich Z tego, właściwie. że, z tym, że ja na przykład Niedocenieni nie wiem za jak jesteśmy. ty. Ja na przykład do tego mam. Ja bardzo dziękuję wszystkim tym ludziom. Ja kiedyś się bardzo przejmowałem, jak byłem młodszym chłopakiem, to miałem tak, że jak ktoś mi powiedział coś przykrego, siadałem w kąt i płakałem. Na dzień dzisiejszy ja im bardzo dziękuję, bo oni sobie nie zdają sprawy, że A oni teraz muszą. możemy im pokazać tak. No dokładnie, jakby wiesz co chodzi. Tak. Chodzi o to, że im więcej mówią, tym lepiej. A jak mówią, to już jakby nie będę przeklinał na wizji, bo może niepotrzebnie, ale
No niech mówią, nieważne jak, ważne, że mówią, a reszta, ci co nas znają, ci, wiesz, my, ci co się znamy... Na pewno im się podoba, tylko po prostu chcą tak, zhejtować tak, to, tak. Żeby, to żeby, nie, to... żeby, żebyśmy za daleko nie zaszli. No, otóż to. Bo teledyski są świetne, światowe, światowej jakości, bo ludzie przyjeżdżają ze Stanów i z różnych innych. Wszyscy moi fani bawią się przy moich teledyskach i puszczają i mi co chwilę puszczają, no, że pani Izo, że to jest świetne, podoba się, a podobają takie się nasze. Egzemplarze, nie będę wymieniał tutaj, nie będziemy robić reklamy tym brzydko mówiąc osobom, które nie powinny w ogóle mieć miejsca w studiu. I do tego, że śpiewamy i to całkiem nieźle. Nie. Wróćmy do tych osób, które nie powinny mieć miejsca w swoim życiu, uważam. Tak. I uważam, że bardzo dobrze, że doszło teraz do kroków, jakich doszło. Tak jest. Wszystkie trzeba je jakby wyeliminować, bo no, szmatławce trzeba jakby eliminować, tak? Przede wszystkim ze swoich. Dokładnie, życia. Tak, tak. Bo trzeba się otaczać tylko ludźmi, tymi, z którymi ty się dobrze czujesz, którzy akceptują cię taką, jaką ty jesteś. Pozytywnymi. Pozytywnymi. A i którzy, to... którzy mają pojęcie o tym, co robimy, no tak, w ogóle. Tak, tak. Muszą się na tym znać, bo jak się nie znają, to wszystko zhejtują. No więc dlatego trzeba mieć po prostu, wiesz... Miernot, będzie ci... miernot nie potrzebujemy. No nie, absolutnie. Absolutnie nie. Może teraz ty coś powiedz co u ciebie, bo w ogóle wiem, że teraz mieszkasz w Gdańsku, tak? Tak, mieszkam w Gdańsku, jeżdżę do Warszawy, jeżdżę do Poznania, jeżdżę do Łodzi, do Wrocławia, robimy teledyski, ja robię programy, mam swojego bloga, vloga, życzenia tam nie, tylko życzenia, no, nie no. Tylko życzenia, ale życzenia też, robię przede wszystkim fajne live'y, w którym opowiadamy o danej sytuacji, o strajku kobiet, o strajku kobiet, o polityce, o wyborach. Poruszamy najważniejsze tematy, w których chce się wypowiedzieć młodzież wykształcona, bo moi fani to są ludzie wykształceni. To są lekarze, prawnicy, ludzie, studenci, którzy się kształcą. I tacy, którzy mają pewne aspiracje i dla których ja jestem inspiracją na przykład, bo no, jestem. No dlatego musisz być. Musisz być aspiracją, bo uważam, że dużo też młodych ludzi cię obserwuje, tak? Z tego co tak. Dodają i ci ludzie jeszcze gdzieś tam szukają swojej drogi. Uważam, że pewne takie kwestie poruszane... I szukają jak, autorytetów. Takich właśnie, takich jakby tematów typu właśnie tyle kobiet, czy ta śmieszna cała pandemia, do której masz taki stosunek jak ja. No ona nie jest taka śmieszna, tylko tyle, że za dużo tej pandemii po prostu i mamy jej dosyć, bo leci cała gospodarka, to co moje pokolenie wybudowało w tym kraju i postawiło ten kraj na nogi, czyli po prostu jesteśmy na poziomie zachodu, nagle zaczyna się cofać i to nam się nie podoba, bo to są zmarnowane lata i to wszystko co my zrobiliśmy nie podoba nam się, że jest zmarnowane. No tak. A jakie kolejne projekty przewidujesz? Jakiś program? Może mi coś zdradzić? Nie wiem, no na pewno... Na pewno będę robić program, na pewno będę robić swojego bloga, vloga, teledyski, zamierzam coś nagrać. No, mam dużo planów i to takich ciekawych. Niekoniecznie, na razie jestem w Gdańsku, ale jeżdżę. Mhm. Jeżdżę, przyjeżdżam, jak trzeba, robimy coś ważnego. No, uważam, że robimy dobrą robotę, fanowie nas kochają, przyjeżdża Dominik do mnie, ja do niego, jest też bardzo chętnym do pracy, chłopakiem, zna się na tym i uważam, że robimy dobrą robotę. Tak, no i wydaje mi się, że skończymy już ten program, dlatego że no, już dowiedzieliśmy się wszystko. Naprawdę? Nie, no co ty? Powiedz mi, jak po... Co jeszcze? Po Seksie Kasa. Był dosyć no, ciekawy. No, czytamy jakieś kontynuacje, może coś zdradzisz. Ja to nie będę dawał nic od siebie, no bo jakby wiem, ale może powiedz coś. No będzie, będzie kontynuacja tego teledysku i różnych innych. Zainspirowałaś się Super Shake'iem, na którego miałeś chęć i chrapkę. Postanowiłaś, bo jedna rzecz postanowiłem go zajebać ze względu, że byłaś moją kochanką, dalej jesteś. No, w tym teledysku będzie widać. Będzie widać. I to jeszcze jak. Myślę, że bardzo dosadnie i dokładnie. Tak. No ale teledysk jako tak bardzo, no ogólnie odbiór twoich fanów,
Całkiem spoko. Bardzo, bardzo im się podobał. Wszyscy są zachwyceni. W ogóle ten teledysk zajął trzecie miejsce Tak, w rankingu tak, tak, tak. utworów, Na Eurowizji znaczy, zajął to. nie, tutaj utworów polskich. Ale Pierwsza widziałaś? była Roxana Węgiel, druga była Alicja Czempińska i nasz teledysk był trzeci. Ale to, kochani, Był musiałaś coś trzeci. przeminąć, bo był również taki ranking z Eurowizji, gdzie Nubu, miejsce Nubu. naszej piosenki Aha, ty mówisz o miało tym. miejsce chyba piąte, szóste, coś koło tego, trzecie. I to było zaraz koło Kai i Marii Sadowskiej, której gorąco pozdrawiamy. O, Więc które pozdrawiamy tak, można powiedzieć, i również przypadek cenimy, zobaczyłem. i również Ktoś mi cenimy. to wysłał i, no, i fajnie, że tak by ktoś to docenia i zauważa. A No cała ja jeszcze reszta. dostałam nagrodę za ten swój występ w klubie Lustra, Ale nagroda Emmy o to była? DJ-u, tak, Emmy? o DJ-u, o DJ, nie, to Okej. nie było Nubu, to nie wiem dokładnie jak to, Nubu, europejską nagrodę dostałam, Europejska. tak, Jest. za te spotkanie I co ty właśnie robisz tutaj? Masz przyjaciela z Teksasu. w tym Halo, klubie. Honey. No, pewnie jeszcze się z nim spotkam. To z pewnością. Super, cieszę się, że mogłem u ciebie gościć. Mam nadzieję, że tych projektów będzie coraz więcej, że ten rok 2021, chociaż mimo, że 2020 był mega kijowym rokiem dla nas wszystkich, Tak, dla mieliście artystów całkiem tak. fajnych, jakby fajnych projektów, bo ja wtedy, jak pamiętasz, zrobiłem piosenkę z Julią, Lance Bass, od którego się tak naprawdę wszystko zaczęło. Później kolejny projekt, kilka gdzieś tam pomiędzy kolejnych, więc myślę, że ten 2021 będzie takim rokiem Bardziej celebracyjno-wydawczym. otwartym, tak, i bardziej nam więcej nam się uda, ale to nawet nie dlatego, po prostu będzie rokiem bardziej takim otwartym, miejmy nadzieję, bo ten rok, w tym roku były same obostrzenia i ciężko było cokolwiek zrobić. Tak, co ja mam do ciebie taką propozycję. Albo na koniec może albo coś razem zaśpiewamy. Jakąś piosenkę. Albo mam taką grę. Taki ogień pytań. Losowe trzy pytania masz. Musisz na nie odpowiedzieć, ale tak szczerze, szczerze. Co wybierasz? No dobra, niech będzie ten ogień pytań, bo wszyscy wiedzą, że śpiewam, więc nie No, będę śpiewać, wydaje mi się, a... że to nie będzie taki ogień, jak ty myślisz, nie? Ale No dobra, coś niech zagrabię. będzie. No, znajdę sobie tylko to, popisz sobie, żeby ci w gardle nie zaschło. Tak, no Myślę, że się dobra. przyda. Modli się. 60-latka. A to pierwszy raz widzę ten teledysk, wspaniały. Na koniu będzie jeździć, nie, z malową, z malową. Madame X. Madame X, tak jest. Kobieta, która szokuje, jest wspaniała. Wysportowana, perfekcjonistka, robi co chce na scenie. I z publicznością, i z sobą, i z ludźmi, i z całą ekipą ludzi, którzy z nią występują. No, one, two, three, four. I wbrew pozorom nie potrzebuje siły, nie potrzebuje głośno. Może śpiewać bardzo cicho, a śpiewa ładnie, czysto. O, i z malą jeszcze. To jest duet. Lata ćwiczeń całymi, no nie wiem, godzinami. Ta kobieta przeskoczyła dwa pokolenia, może nawet trzy. Piękna. Sara Nowak Staworski. Staworskiego bardzo lubię. Uwielbiam. Jest to piosenkarz, który już od dawna jest bardzo lubiany. W ogóle niewiele się zmienił, w ogóle zeszczuplał bardzo. Podobno się ożywia energią słoneczną, że tam czym nie wiem.
A mogę też głośniej? Nie wiem, uwielbiam. Super, bardzo ładna piosenka z powerem. Nie no, Sochórski jest w ogóle the best. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, jak się nazywa ta dziewczyna, jest naprawdę też fajna. O, ta piosenka to i wyszła. Bardzo ładnie. Jak ona się nazywa? Stanach? Nie. To nie jest Stanach. Stanach ma... To znaczy, że to młode dziewczyny. Fajnie. Taka brave jest. Taka fajna. No, taka piosenka zostawia na nogi. Od razu jak się usłyszy coś takiego, to... I bardzo ładnie im wyszła razem. Bardzo ładnie. Bardzo podoba mi się. Madzi Wow Power, świetna jest. Brawo! Bardzo ładnie, bardzo mi się podobało. No, to jestem ciekawa. Jesteś gotowa, tak? Tak jest. Na tym pierwsze, jak często myślisz o seksie? O Boże, znowu ten seks. No, seks i kasa. No, seks i kasa, tak. No, czasami myślę i czasami mam na niego ochotę. No, jak każdy z nas. Tak. A jak często go uprawiasz? No, może nie aż tak często. Okay. I nie z byle kim. Okej. Okay. Głupie pytanie, więc go może pominę. Jaki jest swój ulubiony rodzaj gry wstępnej? Czyli ten seks ciągle. Nie chcę być inaczej za. Nie, no ja nie chcę tylko takie. Nie chcesz takie? No dobra, myślę, że to się dowiecie Państwo w następnym teledysku. Zatem kolejne. Czy kiedykolwiek miałaś trójkąt? Jeśli tak, jak był stosunek mężczyzn do dziewcząt? W sensie, tak, bo, miałam, ale dlaczego wiedzę, tylko o seksie? No, ja nie wiem, dlaczego to jest pytanie, które są mieszane, to ja tego nie wybieram. W sensie były dwie kobiety, czy dwóch facetów i ty? Było i tak. Okej, okay, fantastycznie. Dobra, jeszcze jedna. Znowu seks. Jakie najdziksze miejsce, w którym uprawiałaś seks? Najdziksze miejsce. Nie wiem, czy przymierzalnia, winda, garaż. Nie, najfajniejsze było w morzu. W morzu, okej. Okay. Ale morzu. Na morzu polskim? Nie, we Włoszech. We Włoszech, zajebiście. Świetnie. Dobra, zatem bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, ja że również dziękuję, Denis. Kolejny program, kolejne teledyski. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Za wystąpienie w tym programie. Dziękuję. I za, za wspólną pracę. Dzięki. Do zobaczenia. Możemy? A, no tak. No, co jest, musimy... Godnie. Uczcić. Buziak. Uciekam, trzyma się, hej.